Witam w kolejnym odcinku serii Z jawą na zielonej stopie. Dzisiaj wykonamy projekt ze strony hackerb7.pl, mój autorski projekt pod tytułem Adam i Ewa w raju. Wchodzę więc na stronę hackerb7.pl do działu materiały, Greenfood zadania. No, na razie jeszcze tu nie ma za dużo zadań, ale na pewno się pojawią. Także w momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, być może będzie tu już więcej zadań. Zadanie pierwsze, Adam i Ewa w raju. Zadanie składa się z kilku etapów. Zajmiemy się na początek etapem pierwszym, czyli napisz grę, w której na planszy poruszają się dwa obiekty, Adam i Ewa. Adam ma być sterowany klawiszami strzałek, a Ewa klawiszami ASDW. Lub odwrotnie, jak to woli, może być Ewa klawiszami ASDW, a Adam klawiszami strzałek. Po naciśnięciu spacji Ewa ma umieszczać na planszy jabłko. Sprawdź, czy jabłka się nie dublują w danym miejscu i jabłko nie może dotykać innego jabłka. Natomiast Adam zjada jabłka, które dotknie i znikają one z planszy. Tyle dla etapu pierwszego. Przystąpię do wykonania zadania z wykorzystaniem środowiska Greenfood. Najpierw scenariusz i nowy scenariusz jawy. To bardzo ważne, żeby nie wybierać scenariusza typu stride, tylko scenariusz jawy. No teraz muszę zapisać ten scenariusz gdzieś. Ja sobie zapiszę w dokumentach i właśnie pod nazwą, tu jest ważne, żeby wpisać nazwę, Adam i Ewa w raju. Greenfood utworzył projekt. Nasz projekt to domyślna biała plansza, domyślny jeden ze światów. Jak widać tu po prawej stronie, Greenfood utworzył My World, który jest pochodną klasy ogólnej świat, czyli klasa mój świat, tak się nazywa ten biały świat tutaj. Mamy również aktorów, tym razem są oni puści, musimy dopiero utworzyć aktorów. Zacznę od tego, że zmienię mojemu światowi tło. To białe mi się nie podoba. Set image i powiedzmy w tłach wybiorę sobie piaseczek. Będzie przyjemnie, jak to w raju, z piaseczkiem. Teraz dodam jedną klasę ogólną. Klasę człowiek. Bez polskich znaków i duża litera z przodu. Ta duża litera z przodu teoretycznie nie jest wymagana, ale taka jest konwencja, taka jest zasada programowania w Jawie, że klasy otrzymują nazwy zaczynające się właśnie dużą literą. Warto się tego trzymać dla porządku. Także mam taką ogólną klasę człowiek. Na razie nie będę jeszcze wykorzystywał jej własności. Natomiast w tej klasie człowiek nowa podklasa, kobieta. No i tu dobiorę jakiś obrazek. No niech będzie sobie taka Ewa. Nowa podklasa, facet. I znowu analogicznie obrazek, a powiedzmy takiego Adama w raju. Tak, w ten oto sposób utworzyłem już Adama i Ewę, którzy będą biegali po moim piaskowym raju. Ewa będzie zakładała jabłka, Adam będzie je zjadał zgodnie z założeniem zadania. No i teraz raj jest ciągle pusty, więc mogę na ten raj, klikając prawym klawiszem, nowa kobieta, ułożyć Ewę, nowy facet, ułożyć Adama. Tyle, że tak ułożona Ewa i Adam, obiekty klasy kobieta, obiekty klasy facet, będą niestety znikały po resecie gry, ponieważ nie zostały umieszczone w kodzie w programie. Więc pierwsze moje spotkanie z kodem programu, My World, mój świat, to na tym świecie ma się pojawić Adam i Ewa. Tych światów mogłoby być więcej, prawda? Za chwilę możemy na przykład dorobić świat po wygnaniu z raju. Ten świat My World to jest świat w tym raju zgodnie z zadaniem. Więc w tym świecie otwieram edytor kodu i pojawia się kod pisany w jawie. Powiększę troszeczkę czcionki, żeby było to wyraźnie widoczne. No,
Teraz powinno być lepiej widoczne. I mamy pierwsze spotkanie z kodem w języku Java. Jak zbudowana jest taka klasa? Każda klasa będzie w osobnym pliku, taka jest zasada zresztą w Javie. I każda klasa będzie miała podobną budowę w przypadku Greenfoota. Najpierw jest polecenie import greenfoot.gwiazdka. Nie będę w tej chwili wyjaśniał dokładnie, o co chodzi. Jest to importowanie bibliotek Greenfoota, który daje nam właśnie chociażby możliwość tej planszy, możliwość łatwego tworzenia obiektów. To nie jest cecha Javy, to jest cecha bibliotek Greenfoota, które są nakładką na język programowania Java. W gołej Javie, no niestety, tego typu rzeczy byśmy tak prosto wykonać nie mogli. Tutaj za nas zostało już to oprogramowane. Każda klasa może dziedziczyć, a w zasadzie w przypadku języka Java mówi się o rozszerzaniu, extends, możliwości klasy nadrzędnej. Prawda? Tak jak w życiu codziennym, prawda, no, mamy człowiek, ale człowiek jest w pewnym sensie dziedziczy po ogólniejszej grupie na przykład istot żywych i ma pewne cechy wspólne z psem, z wielbłądem, nawet z dżdżownicą, prawda? Więc możemy ustalić pewną hierarchię części wspólnych i teraz człowiek będzie podrzędną dla nich, a gdzieś tam nadrzędną nad na przykład zwierzętami i elementami żywymi może być jeszcze klasa obiekty ogólnie ziemskie. Więc tu w tym przypadku jest sobie klasa World, klasa napisana przez twórców Greenfoota. Ta klasa zawiera wiele możliwości, jak na przykład dodawanie obiektów do świata. I mój World, mój świat, rozszerza mi możliwości klasy świat. Nie robię tutaj żadnego programu, który sprawia, że ten mój świat pozwala dodawać te obiekty, a one za chwilę się będą dodawać, no czy nawet przed chwilą się, prawda, dodawały w momencie, kiedy umieszczałem je tutaj na świecie, prawda, kiedy robiłem nowa kobieta i umieszczałem ją na świecie, tak? Mogę oczywiście takich kobiet umieścić tutaj więcej, prawda, to nie jestem ograniczony. Klasa kobieta może mieć wielu przedstawicieli. Klasa facet może mieć wielu przedstawicieli. W każdym razie wracam do mojego świata i mam tutaj publiczna klasa, publiczna, czyli dostępna, prawda, do wykorzystywania w programowaniu, o nazwie MyWorld, rozszerzająca możliwości klasy World i tu się zaczyna ta klasa, a tutaj się kończy. I wewnątrz tej klasy jest już tylko jedna rzecz, jest na razie jeszcze tylko jedna rzecz zaprogramowana. Jest to tak zwany konstruktor. Konstruktor zawsze ma w języku Java nazwę identyczną jak klasa. Po tym Java rozpoznaje, że to jest konstruktor. Co to jest konstruktor? Konstruktor jest to taka funkcja, która jest wykonywana jeden raz w momencie tworzenia klasy, w momencie tworzenia, przepraszam, obiektu tej klasy. Czyli za każdym razem, kiedy tworzyłem kobietę, był wywoływany konstruktor z klasy kobieta. I dla każdej z tych kobiet w momencie jej narodzin był wywoływany ten konstruktor. Jeżeli będę tworzył faceta, to w tym momencie został wywołany konstruktor klasy facet i powstał obiekt będący przedstawicielem tej klasy. W przypadku świata ten konstruktor jest wywoływany w momencie, kiedy właśnie naciskam reset, kiedy powoduje, że Greenfoot buduje świat od nowa. I w tym konstruktorze prawie nic nie było, i nie ma tych kobiet, nie ma tych facetów. Dlatego teraz, jeżeli będę chciał, żeby w każdym momencie po resecie mój świat był odbudowywany od nowa z już istniejącymi na nim obiektami, muszę właśnie w konstruktorze świata rozszerzyć to, co dzieje się ze światem, no i dodać te obiekty ręcznie. Ręcznie to znaczy przy pomocy odpowiednich poleceń kodu programowania. Na razie mój konstruktor zawiera jedno polecenie. Super 600 na 401. Co to jest? To jest właśnie stworzenie tej planszy, którą tu widzicie. Planszy, która jest o rozmiarach 600 pikseli na 400 pikseli i jeden to jest szerokość ruchu, szerokość kratki. W niektórych grach będziemy mogli chcieć sobie szersze takie cele porobić i wtedy ruch będzie co określona wartość. Tutaj mam gęstość siateczki 1, zostawię to tak, jak jest domyślnie.
Natomiast 600 na 400 troszkę mało, ponieważ mam odpowiednio dużą rozdzielczość, której zmieści się spokojnie 800 na 600. No to zaproponuję zmianę tutaj 800 na 600. I po zapisaniu chwila kompilacji. No i w tej chwili po kompilacji mój świat ma już rozmiar 800 na 600. Myślę, że ta rozdzielczość będzie w porządku, że większość komputerów ma taką rozdzielczość, że 800 na 600 się mieści, plus jeszcze oczywiście kontrolki i inne rzeczy. Także wystarczy taki świat będzie dobry. Wchodzę do mój świat i tu, gdzie poprawiałem 800 na 600, znajduję właśnie tą funkcję super. Super to jest wywołanie konstruktora klasy nadrzędnej. Zawsze przy pomocy uniwersalnego takiego słówka super, nieważne jak ta klasa nadrzędna się nazywa, mogę wywołać jej konstruktor. Czyli mój świat wywołuje konstruktor w tym momencie świata, no i tworzy świat o rozmiarach 800 na 600. Jak to się dzieje? Nie wiem. To jest zaprogramowane przez twórców Greenfoota i oni to zaprogramowali w ten sposób, żeby to działało. A więc teraz przystąpię już w końcu do programowania nieszczęsnego Adama i nieszczęsnej Ewy i zacznę od ich umieszczenia na świecie, tak żeby sami się umieszczali w momencie tworzenia nowego świata. No a dokładnie mówiąc, żeby świat ich dodawał. W tym celu muszę użyć metody świata add object. Czyli add object dodaje mi obiekt do świata. Jaki obiekt? Muszę mu podać w nawiasie jaki. Czyli nowa kobieta. Tak. Tu wywołuje konstruktor kobiety właśnie. Zostanie stworzony obiekt klasy kobieta. Zostanie wywołany jej konstruktor. Jeszcze żadnego konstruktora nie napisałem, ale potencjalnie zostanie wywołany ten konstruktor. I muszę podać jeszcze miejsca, w których na świecie ma zostać umieszczony właśnie ten obiekt. Miejsca w pikselach, przy czym Greenfoot numeruje piksele od zera tutaj, w lewym górnym rogu. Czyli powiedzmy, że jeżeli chciałbym, żeby kobieta była pod koniec osi X, a mniej więcej w początkach osi Y, no to skoro miałem 800 na 600, to osi Y będę miał około powiedzmy 10-20, a w osi X będę miał około 800. Niecałe 800, żeby mi się zmieściła. No ale teraz takie zgadywanie w ciemno, nie bardzo. Na chwilę to zakomentuję, bo już zacząłem pisać i to spowodowało, że świat no, obarczył się błędem, były kreski, ponieważ jeszcze to nie było dokończone, ale już wrócił do normy. I umieszczę sobie ręcznie, no powiedzmy kobieta tu, a facet tu. I chcę zbadać, w jakich miejscach to umieściłem. Nie zgadywać. No to prawy klawisz i inspekcja. Muszę sprawdzić, jakie właściwości ma ten obiekt konkretny. No akurat mnie interesują właściwości takie jak X i Y. No czyli Y ma 55, a X ma powiedzmy 745, no już żeby się łatwiej zapamiętało. Czyli 55 na 745. 700 oczywiście. I w tym momencie dodawanie kobiety już mam załatwione. Prawda? Wystarczy, że zamknę tą klasę, świat się przekompiluje. A, jest jakiś błąd. Jakiś błąd zrobiłem. No tak, zapomniałem średnika na końcu linii. Każda linia kończy się średnikiem. No prawie każda, bo niektóre są wyjątki z uwagi na... No więc teraz próbujemy zamknąć. Świat się skompilował. No i coś pomyliłem. X, Y, tak? Albo coś, skoro Ewa mi wylądowała tu. No przecież najpierw podaję X, a potem Y. No właśnie. X miał być 745, a Y 55. OK, w ten sposób. No, w końcu się udało. Jest tym razem poprawnie Ewa we właściwym miejscu. No i teraz ten nieszczęsny Adam.
Czyli robię sobie nowego faceta tutaj, sprawdzam, jakie to jest miejsce, powiedzmy 65 na 555, żeby się łatwo pamiętało. 65 na 555, czyli add object, nowy obiekt, tym razem to będzie new facet i to było 65 na 555. No i zapomniałem. 555 x, y, no może i tak być. Jest, działa. Adam i Ewa, niezależnie od resetu, znajdują się właśnie w tych miejscach z góry uczynionych. Jeżeli dodam kolejnego faceta, new facet, w tym miejscu, no to będzie on tylko do czasu resetu. W momencie, kiedy zresetuję grę, facet znika, ponieważ został dodany ręcznie, a nie w kodzie programu. Teraz już jest w kodzie programu, no i powiedzmy robię sobie uruchom, czyli run i nic się nie dzieje. Adam i Ewa, naciskam strzałki, klawisze, cokolwiek, Adam i Ewa ani drgną. No bo na razie oprogramowałem wyłącznie umieszczenie Adama i Ewa na planszy. Teraz muszę zaprogramować ruch. Ruch już jest właściwością Adama i Ewy. No, mógłbym to zaprogramować w klasie nadrzędnej człowiek, ale inne klawisze mają przesuwać Adama, inne klawisze mają przesuwać Ewę. W związku z tym muszę oprogramować niestety ruch osobno. Osobno dla Adama, osobno dla Ewy. One będą miały inny styl ruchu. Czyli dla Adama i Ewy będę programował to osobno, choć oczywiście skorzystam z kopiuj i wklej, no i pozmieniam tylko klawisze sterujące. Zacznijmy może od kobiety. I wszedłem w klasę kobieta. Podobnie jak w przypadku świata, mam tutaj import bibliotek Greenfoota, mam tutaj klasę publiczną kobieta, która rozszerza możliwości człowieka. Znajdują się jeszcze komentarze, o których nie wspomniałem przed chwilą, jeżeli ktoś nie programował wcześniej, to wyjaśniam, że dwie kreseczki, dwa ukośniki do końca linijki to jest komentarz, czyli liczy się tylko to, co jest do dwóch kreseczek, tutaj można jakieś notatki dla siebie robić. No i drugi komentarz, który zaczyna się od ukośnik gwiazdka i przez dowolną ilość linijek do ukośnik, do gwiazdka ukośnik. Moja klasa kobieta troszeczkę wygląda inaczej niż świat. Nie ma konstruktora, chociaż mogłaby mieć, ale jest on na chwilowo niepotrzebny, więc tutaj się nie znajduje. Za to ma funkcję act, też publiczną. Funkcja act to jest taka funkcja, która przez Greenfoota jest wywoływana w kółko i w kółko i w kółko. Czyli my nic nie musimy robić, a Greenfoot w cyklu z jakimś tam powtarzalnym wywołuje to act, 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 act. Jak często? Ciężko to określić w sekundach czy w jakichś wartościach, ponieważ im bardziej obciążony jest procesor, tym te funkcje act mogą być wykonywane wolniej, jeżeli komputer nie będzie wyrabiał. Więc jest to jakaś, powiedzmy, jednostka czasowa gry i ta jednostka czasowa jest wywoływana w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. Czyli kiedy wywołają się akty wszystkich obiektów, to są one ponawiane, ponownie wywoływane. Więc to jest dobre miejsce do tego, żeby sprawdzać. Sprawdzać, czy naciśnięto klawisz strzałki. Jeżeli tak, to przesuń kobietę. Jeżeli nie naciśnięto, no to nic nie rób, prawda? Czyli tylko w momencie, kiedy jest naciśnięty klawisz strzałki, mamy przesunąć kobietę na przykład o jedną jednostkę. Wykorzystam teraz to do przesuwania Ewy. Jest tu komentarz, wpisz swój kod tutaj. Mogę ten komentarz wywalić i w jego miejsce wpisać to, co mówiłem. Czyli jeżeli, oczywiście if po angielsku, czy w języku programowania. I teraz jeżeli naciśnięto klawisz. Naciskanie klawisza jest cechą nie kobiety, to nie kobieta ma klawisze, tylko komputer. I w związku z tym musi być coś, co wyłapuje naciśnięte te klawisze. W przypadku Greenfoota są tym biblioteki Greenfoota, czyli ja się nie muszę przejmować jako programista, jak zbadać, czy naciśnięto klawisz. Po prostu zapytam Greenfoota, drogi Greenfoocie, powiedz mi, czy naciśnięto klawisz, na przykład strzałka w prawo. Jak to zapisać? No, najpierw trzeba się zwrócić do niego po imieniu, czyli Greenfoot. I teraz kropeczka,
Tu nie jest przecinek, nie jest średnik, jest kropeczka. Nie wiem, czy to dobrze widać na ekranie, w związku z tym akcentuję ten temat. Kropeczka mówi: odwołaj się do jakiejś właściwości tej osoby. Czyli na razie wskazałem, ty, Greenfoocie, co zrób? Powiedz mi, czy is key down, czyli czy został naciśnięty klawisz, i teraz w nawiasie mu podaję jaki klawisz. No powiedzmy, że zaczniemy od klawisza w prawo, czyli right. I zwracam uwagę na budowę nawiasów. Tu jest jeden nawias do instrukcji warunkowej, jeżeli, i on się kończy w tym miejscu, i drugi nawias do is key down. Specjalnie dałem tutaj spacje. Te spacje nie są konieczne do działania, ale dzięki temu porządkują nam troszkę kod źródłowy i widać, że to obecnie na żółto zaznaczone to jest samo zapytanie się Greenfoota. Greenfoocie, czy klawisz right został naciśnięty? Jeżeli on odpowie tak, czy jeżeli to jest prawdziwe, to muszę co zrobić? Muszę przesunąć kobietę, czyli move. Jestem wewnątrz kobiety, więc nie muszę mówić wprost: kobieto, przesuń się, tylko powiem: przesuń się. Ponieważ jest to jej funkcja, no to ona wie, że ma przesunąć sama siebie. Powiedzmy o jeden element. Skopiuję sobie tą linijkę. Kopiuj. Wklej. I to samo w lewo. Left. Tylko tym razem mów o minus 1, ponieważ chcę się przesunąć w drugą stronę. Na razie sprawdzę, czy to działa. Zamykam klasę. Świat się skompilował i naciskam strzałkę. A, przepraszam, najpierw jeszcze run. Nie należy zapomnieć, jeżeli ktoś wcześniej programował w Scratchu, to tam jakby zmiany automatycznie były uwzględniane. Nie trzeba było klikać klawisza zielonej flagi. Tutaj naciskam run i proszę bardzo, kobieta się przesuwa, dlatego że naciskam w tym momencie klawisz w lewo. Nacisnę klawisz w prawo, kobieta się przesuwa w prawo. Prędkość przesuwania tej kobiety jest regulowana przez tą jedyneczkę tutaj. Jeżeli zamiast 1 wpiszę sobie w nawiasie 5 i minus 5, oczywiście run, kobieta przesuwa się zdecydowanie szybciej, dlatego że za jednym naciśnięciem, to jest pojedyncze naciśnięcie, ciach, 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 zdążyła się przesunąć dużo dalej, bo o 5 jednostek. Także tu trzeba sobie oczywiście samodzielnie dobrać, z jaką prędkością ma się poruszać obiekt. Teraz przechodzę do trudniejszej rzeczy. Góra-dół. Nie ma funkcji przesunięcia góra-dół. Move przesuwa w prawo i lewo, ale przesuwa w prawo i lewo nie ekranu, a danego obiektu. Czyli jeżeli ja moją kobietę obrócę o 90 stopni, to jej prawo i lewo będzie góra-dół. No tylko że będzie głupio wyglądała obrócona, a my chcemy ją mieć w pionie. Mogę więc zastosować taką chytrą sztuczkę, czyli moją pionową kobietę obrócić do poziomu, przesunąć ją w dół i obrócić z powrotem do pionu. Jeżeli to wykonam w jednym zestawie instrukcji, to nie będę widział tego obrócenia, ponieważ Greenfoot odrysowuje ekran dopiero po skończonej funkcji act. Już w tym momencie robi się prościej. Kopiuję sobie cały początek i teraz chcę mieć klawisz down. Oddzielę każdą z tych linijek Enterem, żeby było to czytelniejsze. I tu przy klawiszu w dół, zgodnie z tym, co mówiłem, muszę zrobić trzy rzeczy. Obrócić, czyli turn o 90 stopni, przesunąć. O 5 i z powrotem turn o minus 90 stopni. Tylko że tak zapisany kod nie będzie działał poprawnie. Możemy to zobaczyć. Run. Ewa kręci się sama. Nic nie dotykam, żadnych klawiszy, rączki tutaj, a Ewa zasuwa jak szalona. Wąż ją pewnie ukąsił i to dlatego. Ale dlaczego tak? Dlatego, że instrukcja warunkowa if
wymaga jednej instrukcji, jednego zdarzenia, co się ma zdarzyć wtedy, kiedy warunek jest prawdziwy. W związku z tym Greenwood to traktuje, pomimo że napisałem to gdzieś pod spodem, że to jest w ten sposób. Czyli jeżeli klawisz w dół, to obrót o 90 stopni, a przesunięcie i obrót o minus 90 stopni, wykonuj niezależnie od naciśniętych klawiszy. Czyli akt, 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 akt. Więc moja Ewa się obraca, przesuwa non-stop. No i efekt jest taki, jaki jest. Ja muszę sprawdzić, żeby wszystkie trzy linijki były razem. Jak je zgrupować? Przy pomocy nawiasów klamrowych. Tak jak jest wcześniej w kodzie, nawias klamrowy grupujący na przykład klasę. Początek klasy, koniec klasy. Początek funkcji akt, koniec funkcji akt. Tak? Można sobie to nawet komentarzami opisać. Koniec funkcji akt. Jeżeli komuś się mylą te nawiasy, to polecam często uczniom opisanie sobie komentarzami. Koniec funkcji, nie funkcji, tylko koniec klasy kobieta. I w ten sposób komentarze, dwa ukośniki do końca linijki, sprawiają, że wiemy i nam się te nawiasy nie mylą. No więc tu jest koniec, już nie będę go opisywał, bo tu akurat jest na tyle blisko, że widać. Tu jest koniec, jeżeli klawisz w dół. I teraz będzie to działało poprawnie, ja tylko jeszcze tutaj sobie dodam tabulatory, dlatego że warto robić wcięcia, żeby jeszcze wizualnie uporządkować kod. Są takie języki programowania, jak na przykład Python, które wymagają wcięć obowiązkowo. Bez wcięcia nie będzie działał kod poprawnie. W Javie, w C++ możemy sobie dowolnie ten kod układać, ale warto trzymać się właśnie tego szablonu, który zresztą Greenwood ładnie kolorkami tutaj podkreśla. Klasa jest na zielono, to co jest na głównym poziomie. Poziom głębiej jest żółty, poziom głębiej jest szary. Potem już zrobił mi na biało. Także pilnujcie tego, żeby odpowiednio też robić wcięcia i żeby robić wyrównania. Tak samo, jeżeli gdzieś tu robię spacje. No, te spacje nie są tu potrzebne, ale dzięki takiemu zapisowi łatwo jest odróżnić, gdzie jest nawias od ifa, a gdzie jest wnętrze tego ifa, gdzie jest wnętrze instrukcji warunkowej. No i sprawdźmy, czy teraz działa przesuwanie w dół. OK, run. No i strzałeczka w dół, strzałeczka w lewo, strzałeczka w prawo, w górę nie działa. No jeszcze nie oprogramowałem oczywiście w górę. I dokładnie tak samo, czyli kopiuj, wklej. Oddzielę linijką pustego, żeby było czytelniej. Klawisz up. No i teraz co ma się dziać w up? Jeżeli kobieta jest położona i na plus jest w dół, no to na minus jest w górę. Czyli minus 5 w górę. No i w ten sposób zaprogramowałem. Jeszcze mogę sprawdzić, czy działa. Run. No ona nawet potrafi po skosie, ponieważ Greenwood wykrywa naciśnięcie dwóch klawiszy naraz, więc odpowiednio naciśnięte klawisze jednocześnie powodują ruch po skosie. No i w ten sposób zaprogramowałem poruszanie się Ewy. Dokładnie identycznie będę programował poruszanie się Adama, także nie zajmie to już dużo czasu, bo będzie to dokładnie to samo, tylko inne klawisze. No a skoro dokładnie to samo, no to nie będę tego oczywiście przepisywał, tylko kopiuj, wklej i lecimy do Adama, czyli do faceta. W to miejsce ciach, zrobię porządek z wcięciami. No i teraz mamy inne klawisze. Miało być ASDW, tak? Czyli w prawo D, w lewo A, w dół S, a w górę W. No i cała filozofia. Kompilujemy. Run, nie zapomnieć o run. No i w tym momencie w tą stronę, D w tą, W w tą, S w tą. Poruszanie Adamem działa. Czyli nasza gra dla dwóch osób. Jeden może sterować ASDW, drugi sterować Ewą klawiszami strzałek i na razie poruszanie się bohaterów załatwione. No to teraz
Ewa miała zostawiać na planszy jabłka. No nie mam jeszcze jabłek wśród aktorów. Jabłka będą też aktorem, nie pochodzącym z człowieka, tylko pochodzącym z ogólnej klasy aktor. Czyli nowa podklasa aktora, dużą literą, no i jabłko, takie ciężkie słowo, ale oczywiście bez polskich znaków przez L. Jabłko i w food. O, super, czerwone jabłuszko, ciach. No i co? Naszego jabłka nie ma na ekranie i bardzo dobrze nawet, bo dopiero ma się pojawić wtedy, kiedy Ewa je utworzy, tak? Mogę sobie testowo sprawdzić, jak to jabłko wygląda na ekranie. Ale Ewa musi je utworzyć. W związku z tym w naszej Ewie, naszej kobiecie, po tym jak ona się już przesunie, muszę wykryć jeszcze jeden klawisz, klawisz spacji, no bo ma się kopiować to dla spacji. Już przygotuję nawiasy klamrowe, bo już będzie tu kilka rzeczy na raz. Klawisz spacja. No i teraz chcemy dodać jabłko. Jak dodawało się obiekty do świata? Add obiekt new jabłko. No i teraz powiedzmy w miejscu 100 na 100. No i sprawdzamy, kompilujemy i pojawia się błąd. Tak, gdybym chciał to zamknąć, to kobieta jest na czerwono, świat jest zakreskowany. Zresztą wchodząc do kobiety naciskam przycisk kompiluj i pojawia się błąd w add object. Co zepsułem? Zepsułem to, że świat miał metodę add object. W momencie, kiedy byłem tutaj w świecie i tu wywoływałem metodę add object, to tak naprawdę mówiłem: mój świecie, dodaj obiekt. Natomiast jeżeli to robię w kobiecie, no to mówię: kobieto, dodaj obiekt. A kobieta nie ma tej władzy, nie ma tej możliwości, żeby dodać obiekt. Żeby dodać obiekt, muszę wywołać ten rozkaz do świata. No ale nie wiem, jaki ten jest świat, bo nie wiem, na jakim świecie została ta kobieta ułożona. Czyli najpierw muszę poprosić kobietę: podaj mi twój świat. A jak podać mi mój świat? Czyli get world. No i tu nawiasy. To jest funkcja, która pobiera świat, jak sama nazwa wskazuje. Pobiera świat z Ewy. Jeżeli to samo napiszę wewnątrz Adama, to będzie pobierała świat, na którym Adam się znajduje. Ja w tej chwili mam jeden świat, ale mogę mieć tych plansz na przykład w grze planszowej więcej i wtedy on pobierze ten świat, który aktualnie jest, na którym aktualnie ten obiekt został dodany. I dopiero do tego świata przy pomocy kropeczki wysyłam właśnie to polecenie add object. Czyli w tym momencie moje jabłuszko będzie pojawiało się na pozycji 100 na 100 na świecie, który został pobrany z tej Ewy, bo akurat w tej chwili oprogramowuję Ewę. Sprawdzę, czy to działa. Skompilowało się. Zrobię sobie run. Przesunę Ewę w jakieś miejsce, nacisnę spację, jabłko pojawiło się. No hola, ale pojawiło się gdzieś w dziwnym miejscu. Naciskam kilka razy spację. No i co? Jabłuszka. Po zapauzowaniu gry, o, jest ich nawet więcej. Tyle razy, ile nacisnąłem spację, tyle ich jest. Ale wszystkie są w jednym miejscu. Wszystkie są w miejscu 100 na 100. No bo tak zaprogramowałem. Czyli teraz muszę zmienić nie 100 na 100, a jakieś X i Y, w których aktualnie znajduje się kobieta. No więc co robię? Get X. I znowu mówię mojej kobiecie: pobierz, nie XY, tylko get X, pobierz swoje X i to swoje pobrane X wyślij do funkcji add object. No robi się już taki troszeczkę potworek. Można to zapisać przy pomocy zmiennych i rozbić to na kawałki. Ja to spróbuję pokazać za chwilę, ale sprawdźmy, czy to działa. OK.
I teraz moja Ewa się przesuwa. Oj, coś zepsułem. Coś zepsułem. Nie tak mi się to pojawia jak trzeba. No oczywiście, mam dwa razy get x, a miało być get x i get y. No, to jest przykład pokazujący, że całe nagranie idzie na żywo i nic nie jest tutaj zmontowane. Ok, jabłka się pojawiają. Czemu tak dużo, to za chwilę wyjaśnię. Ale pojawiają się w tym miejscu, gdzie Ewa się znajduje. Tam jeszcze był właśnie taki warunek, takie zastrzeżenie, że jabłko nie może stawać w tym samym miejscu, gdzie już są inne jabłka, żeby nie działo się właśnie coś takiego. Ale to do tego zaraz przejdę. Czyli mam już dobrze stawianie jabłek. I teraz chciałbym troszeczkę może rozbić jeszcze ten etap, który tutaj jest taki trochę potworkowaty. Otóż ja go mogę rozbić na zmienne. Zmienna to jest taki element w pamięci, który jest określonego typu, tak jak komórka w arkuszu kalkulacyjnym. I w tą komórkę, na przykład A7, mogę wpisać albo liczbę, albo datę, albo tekst. I podobnie tutaj w języku programowania Java czy innych C++ i tak dalej mamy zmienne, więc mogę sobie zrobić coś takiego. X, Y, zarezerwować dwie komórki pamięci. No w arkuszu one się nazywają A1, B2 i tak dalej. Natomiast tutaj ja mogę im nadać nazwy, więc mogłem sobie nazwać X i Y i muszę określić, co w nich będzie. Int, czyli liczba całkowita. Czyli tu są dwie komórki typu integer, czyli liczba całkowita. No i mamy teraz komórki dwie na X i Y, więc mogę tutaj to zapisać prościej. X, znaczy prościej jak prościej, X równa się get X, tak, duże X, Y równa się get Y. No i w to miejsce wpiszę X, a w to miejsce wpiszę Y. Robi się to bardziej rozwlekłe, mniej programistyczne, ale może przez to bardziej zrozumiałe. No, mogę w ten sposób dalej iść i utworzyć zmienną. My world. Świat. Tworzę zmienną świat typu my world. Mój świat. I teraz mogę zapisać, że świat to się równa get world i tu sobie wybrać świat w ten sposób. Coś zepsułem. Co zepsułem? Aha, niezgodność typów, tak. Świat musi być ogólnego typu world, a nie my world. Ponieważ nie wiadomo, który ze światów to jest. Także ogólna klasa typ klasy world i zmienna świat, która będzie zawierała odwołanie do świata. Któregoś z wielu, które mogą być w grze. O, teraz działa. No i działa dokładnie tak samo, jak działało przed chwilą. Kod jest bardziej rozwlekły, no ale może przez to czytelniejsze jest, co tu się dzieje. Że pobieram kobietę, podaj mi świat, zapamiętuję ten świat, zmienny świat, no i potem do tego świata zwracam się już po imieniu. Mój świecie, dodaj obiekt. No, mogę nawet jeszcze to wyrzucić jako osobną zmienną, czyli zrobić jabłko, zmienną jabłko. I jabłko równa się new. Gdzieś to miałem skopiowane. I w to miejsce wpisać jabłko. I dokładnie tak samo będzie działało. Nic się to nie zmieni na działanie. Run. Kobieta się przesuwa. Jabłuszka stawia. Przy okazji od razu widać, dlaczego ważne jest takie nazywanie dużą literą klas.
Dlatego, że mogę chcieć mieć zmienną o tej samej nazwie, właśnie jako przedstawiciela klasy jabłko, i wtedy konwencja jest taka, że zapis jest małymi literami. Chciałbym, żebyście przyjrzeli się właśnie konwencji programistycznej. Jeżeli coś jest klasą, a Greenfoot jest klasą, no to jego nazwa jest dużą literą. Jeżeli coś jest metodą tej klasy, to nazwa zaczyna się od małej litery, a kolejne ewentualne dalsze wyrazy już są dużymi literami. To jest tak zwany camel case, czyli sposób nazywnictwa wielbłądzi, ponieważ to tworzy takie garby wielbłąda. Na początku nie ma garbu, potem jest garb, no oczywiście tych garbów może być więcej niż dwa, ale jest to jakieś tam porównanie do zapisu wielbłądziego. Jeżeli było w ten, no to było jedno słowo, mów jedno słowo, czyli mała litera. I to jest metoda, która jest wywoływana w klasie, jego możliwość, jego umiejętność. I tak samo zmienne, które tutaj są, małymi literami. O get x, dlatego wiedziałem, że tu musi być duże x, że właśnie z racji na camel case, get, czyli pobierz, jest małą literą, ale następny człon, już x, w tym przypadku krótki, już jest, zaczyna się dużą literą. Tak samo get y. Get word, to samo. Zaczyna się get od małej litery i potem word już dużo. Nie trzeba się tego teoretycznie trzymać, ale jeżeli piszemy program, który ma być wykorzystywany, no, czy ma być rozwijany przez większych innych programistów, no to musimy się trzymać pewnej konwencji, żeby każdy wiedział, o co chodzi. Dlatego nawet w małych programach, które piszemy sami dla siebie, tak od zabawy, stosujmy tą konwencję. Klasy dużą literą. Zmienne małą literą. Nazwy funkcji mała litera z przodu, a potem garby wielbłąda. Także poza wcięciami to się liczy. No i bardzo często właśnie jest taki układ jak tu z tym jabłkiem, że stosuje się nazwę zmiennej. Java, C++ tak samo odróżnia rozmiar zmiennych. I bardzo częstym trikiem programistycznym jest właśnie to, że klasa jest dużą literą, zmienna tej klasy, czyli obiekt będący przedstawicielem tej klasy jest literą małą. Tutaj akurat nazwałem po polsku, co też nie jest dobrym nawykiem. Dobrym nawykiem byłoby nazywać zmienne po angielsku. Nie wiadomo, z kim będziemy programować. Może z Hindusem, może z Arabem, może z Japończykiem, może z Amerykaninem, może z innym Polakiem, ale niekoniecznie. W związku z tym, jeżeli nazwiemy zmienne jabłko, świat, no to zaczynamy się prosić o kłopoty, jeżeli będzie to chciał programować z nami ktoś inny. Ja specjalnie nazywam po polsku, dlatego że to jednak ułatwia osobom początkującym odróżnienie, co jest moje, a co jest z Greenfoota na przykład. Tak? Jeżeli mamy iskeydown, znaczy get x, get word, no to znaczy, że to nie jest przeze mnie napisane, tylko jest napisane przez twórców Greenfoota, no i łatwiej się uczniom w tym połapać. Ale no docelowo być może, że powinienem pozamieniać wszystkie światy na word i tu faktycznie zrobić word i w tym miejscu też zrobić word. No i tak samo z jabłkiem. No oczywiście już sama klasa nie jest tak prosto ją zmienić, musiałbym tam w klasie zmienić, ale samego przedstawiciela klasy jabłko już mógłbym też nazwać w tym momencie po angielsku i byłoby to, a tu oczywiście zapomniałem jeszcze, byłoby to wtedy już tak bardziej profesjonalnie. A ten zapis nie jest specjalnie profesjonalny, dlatego że go właśnie rozbiłem i zamiast jednej linijki ma 15 linijek, prawda, różnych rzeczy, które są totalnie niepotrzebne, bo można to było zapisać tak, jak było początkowo, ale tak jak mówię, dla porównania może pod spodem napiszę get world at object new jabłko get x get y. Tak, i ta jedna linijka, którą no teraz zakomentuję, bo jest mi niepotrzebna, ale ta, o, tu literówka oczywiście, ale ta jedna linijka zastępuje te wszystkie powyżej. No i jeżeli nawet dla wprawnego programisty jest ona czytelniejsza niż to, co powyżej, bo nie muszę się obejmować wzrokiem większej linii kodu, tylko jedna linia kodu i wiem dokładnie, co ona robi. Pobiera x-a, pobiera y-a, tworzy nowe jabłko i te trzy rzeczy wysyła do addObject, a ten addObject jest skąd? No jest z pobranego przeze mnie świata przed kropeczką. Dobrze, no to
Mamy zaprogramowane, że Adam z Ewą sobie chodzą, jabłka stawiają. No, run. Run, Ewa jabłuszka stawia. No i właśnie problem. Zanim ja zdążę puścić spację, Ewa nastawia kilka jabłek. Nawet jeżeli to będzie w jednym miejscu, ja nie będę Ewą się poruszał, to po zatrzymaniu gry, zapauzowaniu, ona zdążyła mi tych jabłek w tym miejscu trzy postawić. Czyli jedno szybkie naciśnięcie spacji i trzy jabłuszka lecą. Ja muszę jakoś zbadać i zrobić, jeżeli Ewa dotyka jabłka, to wtedy już nie stawiaj. Bo znaczy, że jesteś w miejscu, w którym jest jabłko, już więcej nie stawiaj. No i dokładnie to chcę zaprogramować, co teraz powiedziałem. Jeżeli Ewa dotyka jabłka, ale kiedy muszę to zrobić? No tutaj, w tym dodawaniu jabłek. Czyli tu, w tym miejscu, gdzie chcę dodać to jabłko, zrobię jeżeli, czyli if, Ewa dotyka jabłka, czyli is touching, czyli mówię Ewie, jeżeli jesteś dotykająca, tłumacząc to wprost, a co dotykająca? Jabłko, czyli jabłko.class. No taki troszkę dziki zapis, wskazujący na tym, że nieważne, który jest przedstawiciel jabłek, tylko klasa typu jabłko. Czyli if is touching jabłko class, to dodaj jabłko. No nie, nie bardzo. Bo ja chcę to jabłko dodać wtedy, kiedy nie dotyka klasy jabłko. No więc muszę jeszcze słówko nie. A słówko nie to jest tutaj wykrzyknik. No taki niestety bardzo łatwy do przegapienia. Lepiej gdyby tu było not. Faktycznie w niektórych językach programowania stosuje się not, czyli zamiast not wykrzyknik, czyli zanegowałem. Jeżeli nie jest dotykająca jabłko klas, to dopiero wtedy dodaj to jabłko. Run. O, nie jestem w stanie wstawić jabłka wtedy, kiedy chociaż nawet ręką troszkę dotykam jabłka. Dopiero jeżeli odsunę się na tyle daleko, że jest to możliwe, że nie dotykam innego jabłka, to w tym momencie dopiero mogę postawić jabłko. Dobrze, zajrzę do treści zadania i zobaczę, co tu jeszcze mam zrobić. Napisz grę, w której poruszają się dwa obiekty, Adam i Ewa, checked. Adam ma być sterowany klawiszami strzałek, a Ewa klawiszami ASDW lub odwrotnie, checked. Po naciśnięciu spacji Ewa ma umieszczać na planszy jabłko checked. Sprawdź, czy jabłka nie dublują się w danym miejscu. Jabłko nie może dotykać innego jabłka checked. Adam zjada jabłka, które dotknie. Znikają one z planszy. Czyli do etapu pierwszego brakuje mi jeszcze punktu E, punktu ostatniego, zjadania jabłek. No więc w tym momencie oczywiście przechodzę do programowania Adama. Więc w moim Adamie muszę sprawdzić, jeżeli dotykasz jabłka, to je usuń. Zniknij je. No, to proszę bardzo. Jeżeli dotykasz. U Ewy już było, bo sprawdzaliśmy, czy dotyka własnego jabłka, żeby nie powstawić. No to tu dokładnie tak samo, tylko tam było, czy nie dotyka, więc była negacja, był wykrzyknik. A tu już nie chcę negacji. Jeżeli dotyka, czyli if is touching jabłko class, to wtedy co? To wtedy zrobię sobie tutaj zestaw nawiasów klamrowych na wypadek, gdybym chciał kilka rzeczy naraz. Nawet jeżeli jest jedna rzecz w nawiasie klamrowym, to nie przeszkadza, więc w ten sposób. To co? Remove touching jabłko class. Jeżeli się nie pomyliłem, to powinno być wszystko w porządku. Uruchamiamy. Ewa zasuwa z jabłkami. I teraz Adam. Nic nie naciskam, tylko przechodzę przez jabłka i one znikają.
Tak jak mówiłem, tutaj te nawiasy klamrowe, pomimo że jest jedna rzecz, nie przeszkadzają. Oczywiście tam, gdzie jest jedna rzecz, można je pominąć, tak jak tutaj przy przesuwaniu, ale można je zostawić, no bo będę chciał za chwilę naliczać punkty za zjadanie jabłek, więc no, to miejsce mi się tu przyda na pewno na dalsze funkcje. Na chwilę obecną zadanie zostało wykonane. Etap drugi w następnym odcinku. Zapraszam.